Drodzy Państwo, dzień jutrzejszy przyniesie nam taką oto rocznicę, że 22 maja w roku 1959 urodził się artysta o pseudonimie Morrissey. Rozwińmy to nazwisko. To Steven Patrick Morrissey, piosenkarz i autor tekstów, a w latach 80. członek zespołu The Smiths. A to już czyni dla nas okazję, żebyśmy samemu zespołowi The Smith poświęcili chwil, kilkoro. Tego Stevena Patyka Moriseya nazywano Oscarem Wilde'em Roka. Przypominam, że Oscar Wilde to był irlandzki arystokrata, pisarz i dramaturg z końca XIX wieku, odzwierciedlający w swojej twórczości dekadencję tamtych czasów, świat arystokratycznego blichtru mieszczańskiego załgania i panoszącej się anarchii moralnej. Ten nowszy Oscar Wilde, Stephen Patrick Morrissey, objawił się w 90 lat po Oscarze Wilde. Objawił się w robotniczym Manchesterze. Do arystokracji było mu jak najdalej, do stabilizacji psychicznej też. Kiedy dzieciak miał 7 lat, na okolicznych bagnach dwoje psychopatycznych morderców pochowało z masakra. Zwłoki kilkorga dzieci z sąsiedztwa, który to wstrząsający obraz prześladował artystę do końca życia. A tu tymczasem jest rok 1982 i ów Morrissey, który coraz częściej odrzuca swoje imiona, sygnując tylko nazwiskiem pierwsze wiersze. I opowiadania spotyka, jakby się wydawało, bratnią duszę, młodego gitarzystę Johna Maera. Szybko zgodzili się co do tego, że przemysłowy Manchester to nie jest miejsce do życia dla ludzi wrażliwych. Zgodzili się też co do tego, że należy tworzyć muzykę, która by wyrafinowane treści, także literackie. Przekazywała w sposób komunikatywny. I żeby tę komunikatywność podkreślić, na nazwę zespołu wybrali słówko The Smith. Jak wiadomo, Smith to jest najbardziej popularne angielskie nazwisko, tak jak w Niemczech Schmidt, a w Polsce Kowalski. Dawali w ten sposób do zrozumienia, że odcinają się od pompatycznych nazw w rodzaju orchestral maneuver in the dark. I teraz ci smysowie musieli przekazać światu komplet poglądów Moriseja, na które to poglądy składały się hasła lewicy politycznej, programy wegetariańskie. Poglądy profeministyczne, a także pochwała celibatu. W to ostatnie dziennikarze przez dłuższy czas nie chcieli w żaden sposób uwierzyć i tylko czekali, żeby Morris'a przyłapać z kobietą, a już najlepiej z mężczyzną, co byłoby potwierdzeniem przypuszczeń, że jest zakamuflowanym homoseksualistą. Chłopcy z The Smith zaczęli koncertować tu i tam w Manchesterze i właśnie tam na pokątej estradce dostrzegł ich Geoff Travis z niezależnej wytwórni płytowej Rough Trade. Spodobało mu się połączenie leniwych akordów gitarowych z tymi nieśpiesznymi treściami, które sączył Morris. A. I podpisali kontakt, w którym chłopcy z The Smith zagwarantowali sobie całkowitą swobodę artystyczną. W jej ramach mieli zwyczaj obrzucać na przykład pierwsze rzędy widowni kwiatami, a nie pluć na nią, jak to mieli w zwyczaju ich koledzy z zespołów punkowych. Te rzucane kwiaty to były najczęściej ich ulubione frezje lub mieczyki i taka też była treść ich piosenek, kwietna i liryczna, miłosna, trochę przypominająca sentymenty wyjęte ze stylistyki piosenek country. To się nawet spodobało. Ich pierwsza płyta, album pod tytułem The Smith trafiła na drugie miejsce brytyjskich list przebojów i podobały się z niej melodie lekkie, pogodne, i rzadkie wówczas przesłanie, że mianowicie należy pokonywać własną słabość i czynić z niej siłę, a także teza, że dopóki myślimy pozytywnie, nasze życie w żaden sposób nie jest przegrane. To właśnie przesłanie pozwalało się dowartościować setkom słuchaczy, którzy żywili akurat odwrotne i bardziej pesymistyczne przekonania. De pozostawali zwyczajni, nie krytykowali systemu, jak dziedzice ideologii punk i nie pozowali na pacjentów szpitala psychiatrycznego, jak na przykład muzycy zespołu The Cure. Ale u zwyczajnych państwa Smith nie wszystko potoczyło się w następnych latach tak gładko. Z roku na rok charakter Morrissey'a zaczynał ujawniać coraz więcej ciemnych stron, co doprowadzało do wielu konfliktów i dramatów w życiu wokalisty w samym zespole, jak i w jego najbliższym i dalszym otoczeniu. Ale to jest już materiał na kolejny odcinek rokowej sagi.